Cześć, ja jestem Szymon Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moim największym błędzie w diagnostyce. No to co? Nie przedłużamy wstępu, czołweczka i lecimy z tematem. Ten materiał jest drugim z cyklu case study, dlatego, tak jak obiecałem poprzednio, mój największy błąd w diagnostyce. I to jest największy, dlatego że chyba jeden z pierwszych i dał mi bardzo ważną lekcję. I wszystko się działo w 2012, czyli 10 lat temu, kiedy byłem już po dwóch latach mm, licencjatu z fizjoterapii i byłem na stażu w SPA. Byłem na stażu w spa, ponieważ jako technik masażysta chciałem sobie popracować gdzieś na wakacje, no i z urzędu pracy dostałem propozycję właśnie w spa w Sopocie. Byłem tam i razem ze mną, to było malutkie spa i nie miało zbyt dużych klientów, razem ze mną była tam praktykantka, która była na jakimś kierunku związanym z hotelarstwem, bardzo sympatyczna Ania. Ona robiła tam ogólnie jako kosmetyczka. I pracowaliśmy tam łącznie już chyba przez drugi miesiąc, kiedy nagle, a nie, zaczęły boleć plecy. No i ja już byłem po jakiejś tam diagnostyce funkcjonalnej, mówię, dwa lata za sobą, już coś tam wiedziałem, tak mi się wydawało, i mówię, dobra, to ja cię zdiagnozuję. I to jest standardowy przykład efektu Denninga Krugera. To znaczy, coś mi się wydawało, że wiem, i moją wiedzę bardzo mocno przeceniłem. I wyglądało to tak, że wziąłem Ani, zrobiłem testy. No, skoro bolą mię plecy, to zrobiłem palpację. Mięciutko. To pamiętam jak do tej pory. No dobra, no to może rwa kulszowa. Test y, SLR, czyli test Laseka, odpada. Testy na krążek międzykręgowy odpadają. Stały krzyżowo-pedrowe niezablokowane. Y, nie wiem, co jeszcze opona twarda... Nie, to nie to. No więc uznałem, no dobra. Pewnie po prostu od siedzenia tutaj na praktykach, od robienia tam jakichś paznokci i, i, i masaży twarzy, być może przeciążyła sobie kręgosłup, no to cię przemasuje. I teraz, jakim głąbem trzeba być? Znaczy, po prostu trzeba mieć brak pokory w sobie, że przed chwilą powiedziałem, że plecy miała miękkie, w ogóle nie miała spiętych mięśni, no ale nic innego nie przychodziło mi do głowy, więc no, najprostsza opcja: przemasujecie. I okazało się, że po tym masażu wcale nie poczuła się lepiej. Kolejnego dnia okazało się, że to nie były spięte mięśnie, tylko zapalenie nerek. I tak naprawdę, tym masażem mogłem jej jeszcze bardziej zaszkodzić. Koniec końców, dziewczyna wyzdrowiała z tego wszystkiego, znalazła się w szpitalu na Sorze i dostała jakieś tam lekarstwa odpowiednie. Ale sam fakt, że. Poszedłem na pewniaka jak dzik w żołędzie, nie? że to musi być to i nie przyjmuję innej w ogóle wiadomości, innej opcji. To jest bardzo zgubne. I to był taki punkt zwrotny w mojej całym chyba karierze. To był cały... i to był punkt zwrotny w mojej pracy jako fizjoterapeuta, czy w mojej wtedy jeszcze edukacji jako fizjoterapeuta, ponieważ stwierdziłem, że dobra, skoro się pomyliłem, jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. To w takim razie trzeba zrobić coś, żeby się nie mylić zbyt często. I stwierdziłem, dobra, to pójdę w tą diagnostykę jeszcze bardziej. Wiecie? Ja nie lubię być w czymś nie najlepszy. Więc wtedy naprawdę, siadłem jedna książka, druga książka zaczynałem oglądać na YouTubie rzeczy, i całe szczęście na magisterce trafiłem na doktora który prowadząc zajęcia mówił także jak 4 na 5 testów wyjdzie pozytywnie to wtedy możemy podejrzewać że to jest prawdopodobnie to o co nam chodzi. I przypadek mój i ani pokazuje, że właśnie tak się dzieje. To znaczy jeden test nic nie daje i bycie zbyt pewnym siebie i nie przyznanie się do tego, że Kurczę, nie wiem co Ci jest, może lepiej Cię przez to nie dotknę, w sensie nie przeprowadzę terapii, bo nie chcę Ci zaszkodzić. Mogłem tak powiedzieć, nikt by mnie za to nie zabił, ale nie. Nie, Karasiński musiał przeprowadzić, bo na pewno wiedział to, co, to, co chciał wiedzieć. No więc to jest mega złe podejście. Ja mam nauczkę do końca życia, 10 lat i ja wciąż to pamiętam. A Wy po prostu nie musicie mieć tej nauczki. Możecie się uczyć na cudzych błędach. Chyba najrozsądniej jest się uczyć na cudzych błędach. A jeszcze z tym efektem Deninga Krugera, o którym wspomniałem, jest to mega ciekawa teoria, która mówi, że jak ktoś wie mało, to wydaje mu się, że jest w czymś przynajmniej średni albo jeszcze lepszy. Ale im ludzie więcej wiedzą, tym wydaje im się, że są w tym słabsi. Ponieważ jak coś wiem, to zdaję sobie sprawę z moich niedostatków i dlatego ludzie, którzy są naprawdę w czymś dobrzy mówią nie tak no trochę wiem, ale nie jestem tym ekspertem. Podczas gdy ludzie, którzy ledwo co liznęli jakąś wiedzę bardzo często mówią dobra dawajcie mi najcięższe przypadki wiem wszystko jestem w stanie zrobić wszystko. Miejcie to na uwadze, że nawet jeżeli nie u Was to u innych taki efekt może występować, dlatego nie zawsze jest warto się kierować tym, że inni mają pewność, inni się chwalą. Jeżeli wy macie brać odpowiedzialność za na przykład swojego pacjenta, to to jest wasz pacjent i opinie innych mogą wam pomagać, ale nie powinny być decyzyjne. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.